Witamy w kolejnej odsłonie Strefy Dialogu. Jest z nami Andrzej. Awesome. A awesome? To jest od osy, czy od tego, że jesteś awesome? To Amerykanin ci powiedział kiedyś? Po amerykańsku, po teksańsku po prostu. Kiedyś ktoś mi powiedział awesome i zostało. Rozumiem. To powiedz może na początek w takim układzie, jakby początek, no może wróćmy do początku drogi, która doprowadziła cię tutaj do tego miejsca, w którym jesteś tu, teraz. Dzisiaj. Tak jest. To było w 1845 roku. Dobra, nie, to, ale serio. Tak jak ze mną, dokładnie. Wiesz co, zacznijmy od tego, że jestem tutaj chyba dlatego, że po prostu tworzę jakieś treści, które w jakiś sposób edukują ludzi. Ale to jest o tyle fajne dla mnie, że ja jako mały człowieczek, taki 5-6-letni Andrzej, zacząłem odkrywać literaturę popularno-naukową. I ta literatura sprawiła, że zacząłem bardzo często się zastanawiać, co jest przyczyną jakiejś rzeczy. Troszeczkę można powiedzieć, że zacząłem zahaczać o astrofizykę, o te tematy, więc tam często jest dużo pytań, a mało odpowiedzi. Mi się to bardzo spodobało. Zacząłem czytać, na przykład, nie wiem, prenumerować pisma, które chyba niedawno zostało zamknięte, czyli Focusa. Tam było bardzo dużo różnych pytań, bardzo dużo różnych odpowiedzi, mi się to bardzo podobało. I w którymś momencie jakby to już weszło na stałe do mojego kanonu zachowania, że jak czegoś nie rozumiałem, to bardzo chciałem to zrozumieć, jak to działa. Mhm. I kiedy zacząłem sobie robić tatuaże, zacząłem się pytać tatuatorów, stary, a dlaczego to? A dlaczego to działa tak? A co to za igła? A dlaczego na przykład robisz tym, a nie tym? I w pewnym momencie skończyło się odpowiadanie na te pytania, bo albo ja już zmęczyłem tak moich rozmówców takimi głupimi pytaniami, albo tak naprawdę kończyły im się odpowiedzi. I zacząłem sam nad tym siedzieć, sam grzebać w tym temacie i ta wiedza wszędzie jest. Mhm. Tylko po prostu trzeba szperać i trzeba na to bardzo dużo czasu poświęcić, jasne, żeby się ale tego dowiedzieć. To czyli twoim założeniem, twoim planem, twoim pomysłem było jakieś uporządkowanie tej wiedzy i usystematyzowanie, żeby była łatwiej dostępna i w większej ilości w jednym miejscu? Poniekąd tak, natomiast nie tyle usystematyzowanie, bo trochę ciężko mówić o usystematyzowaniu branży, która żyje non-stop, jest żywym organizmem i się rozwija, więc to jest bardziej takie liźnięcie tematu i bardziej próba pokazania jakichś zależności tym, którzy czy słuchają, czy oglądają, czy czytają to, co tworzę. Więc na przykład jeśli ktoś obejrzy, powiedzmy, jeden z moich filmów, to mam nadzieję, tak z takim celem to tworzę, że po tym będzie w stanie przenieść te schematy, o których ja opowiedziałem, na przykład na inne rzeczy. Czyli jeśli opowiem mu na przykład o gojeniu, to w kolejnym filmie, kiedy opowiem mu na przykład o zakażeniach tatuaży, to już będzie mniej więcej rozumiał te zależności, więc będzie mógł sam w głowie stworzyć sobie swój schemat logiczny, dzięki któremu na przykład nie popełni jakiegoś błędu. Mhm. Bo wyrywki informacji dużo nie dają, bo ja mogę robić ślepo to, co mi ktoś powie, ale jak to zrozumiem, to wtedy mogę zrozumieć też, w jakiej konkretnej sytuacji się znalazłem. Czyli moje filmy tak naprawdę, jakbym miał to skrócić, mają pomóc człowiekowi dobrać odpowiednie zachowania, czy podjąć odpowiednie wybory w konkretnych miejscach, w konkretnych sytuacjach. Okej. Okay. Ty już płynnie przeszedłeś do opowiadania o filmach bez jakby tego momentu, w którym jest ta faza przejściowa, czyli ty najpierw jesteś głodny informacji, zbierasz je i nagle wpadasz na pomysł, żeby samemu teraz zacząć innych ludzi informować o tym. To co było pierwsze? Czy to były najpierw filmy, czy najpierw pomysł na książkę? To w sumie było naraz, bo kiedy zacząłem o tym czytać, to jeszcze w ogóle nie było planów na książkę, nie było planów na film. Po prostu w którymś momencie stwierdziłem, kurde, mam tyle tej wiedzy zgromadzonej, tyle badań za sobą, bo to naprawdę w dziesiątki tysięcy stron szło i po prostu stwierdziłem, no skoro ja to wiem, to książka zanim się ukaże, zanim ja ją skończę pisać, to minie trochę czasu. A mam trochę skilla i mam sprzęt do nagrywania. Spróbujmy. Mhm. Polećmy z flow. No i poszło. Tak tylko pro bono powiemy, że książka nazywa się Na dupie se zrób i można ją tutaj chyba dzisiaj nawet... Chyba tak, na stanowisku InkSearch. Na InkSearch kupić, jakby ktoś chciał, to jest do kupienia. Dzień dobry. To powiedz mi w takim układzie, jak to zaczęło się wszystko budować, jak to zaczęło się tworzyć? Czy sam nad tym pracowałeś, czy poprosiłeś jakichś ludzi o współpracę, czy zrobiłeś na przykład, nie wiem, ileś tam 10 czy 100 wywiadów z tatuażystami? Wiesz, o co chodzi? Tak.
Wiesz co? Technikalia. Technikalia wyglądały w ten sposób, że pracowałem z filmami już dłużej. Najpierw od tej strony marketingowej, byłem menedżerem paru osób, które tworzyły takie filmy właśnie konkretnie, nie tylko na YouTubie, w sferze internetowej to nazwijmy, więc w momencie, kiedy już miałem tę wiedzę, można powiedzieć, teoretyczną, zacząłem tworzyć z inną firmą inne materiały, więc przyszła wiedza praktyczna. Potem przyszła taka, jakby ten okres, gdzie ja zarabiałem właściwie zrobienia filmów dla innych ludzi. No i w końcu miałem wiedzę teoretyczną, wiedzę praktyczną, bo występowałem też jednocześnie w niektórych tych filmach. No i jeszcze sprzęt, który potrafiłem używać. Więc skoro książka już się pisała, to można spróbować tak naprawdę część tej wiedzy przemycić do filmów, zobaczyć jaki będzie odbiór. Poza tym też nawet jeśli nie przyjęłyby się te filmy, przyjęły się całkiem nieźle, więc jestem zadowolony z tego, ale gdyby się nie przyjęły, to w dalszym ciągu byłoby kolejne doświadczenie, które mogłem wykorzystać przy pisaniu, a nawet jeśli nie, to po prostu ktoś może więcej się czegoś dowiedział. Jasne, a nie miałeś takiego momentu, jeżeli to szło równolegle ze sobą, że któraś strona przeważała i nie myślałeś, że rzucę te filmy, skupię się tylko na pisaniu, albo rzucę to pisarstwo, bo to siedzieć trzeba godzinami, plecy bolą. Wiesz co? Będę nagrywał tylko filmy. Szybciej, łatwiej, przyjemniej. Szczerze mówiąc, zanim się zabrałem za robienie tych filmów, to już większość pracy była zrobiona. I nie mówię o pisaniu, bo może nie powinienem się przyznawać, ale ta książka tak naprawdę, cały tekst powstał może w 4 dni czy 5. Więc wcześniej cała ta wiedza była zgromadzona, ja to sobie jakby systematyzowałem i dopiero na końcu, jak już usiadłem do pisania, to praktycznie może 2 godziny dziennie snu, kawusia, tajgerek czy jakiś inny energetyk, cokolwiek, i jedziemy i piszemy. I faktycznie ją skończyłem w kilka dni. A cała ta wiedza, którą trzeba było wiedzieć, trzeba było ją przyswoić, to już było wcześniej, więc czy to zrobię w formie filmu, napiszę ten tekst jeszcze raz na nowo, trochę inaczej, pod kątem filmowym, czyli taki scenariusz filmowy delikatny zrobię, to jest 10 minut czy 15 roboty tak naprawdę. Okej, a powiedz, a jak zareagował może nie rynek, nie publiczność, nie ci, którzy kupują książki, tylko rynek wydawniczy. Czy od razu znalazłeś wydawcę, czy troszeczkę się najpierw odbijałeś od klamek? Wiesz co, nie musiałem się odbijać, bo wydawnictwo, z którym wydałem tę książkę, miało ze mną robić jeszcze inny projekt, w którym ja miałem pomagać, więc jak już powstał ten pomysł w mojej głowie, to kiedy tylko się do nich zwróciłem, to się zgodzili. Więc jakby nie miałem tego dyskomfortu, że musiałem szukać wydawnictwa z własnym pomysłem, po prostu oni jakby od razu zaakceptowali. To jest super fajnie dla ciebie, natomiast trochę to nie odpowiada na moje pytanie, bo to nie jest pytanie stricte do ciebie, tylko takie ogólne, wiesz, po prostu, czy jakby taki człowiek, taki po prostu zwykły Stasio, napisał książkę o tatuowaniu, najlepszą na świecie, i poszedłby do wytwórni, nie do wytwórni, tylko do wydawnictwa, i by zapytał, czy mu to wydadzą, czy oni by chcieli wydać, czy widzieliby potencjał w tym. Tak, tylko ja potrafiłem, być może z tego to wynikało, ja potrafiłem ich przekonać, że to jest dobry pomysł. Bo po pierwsze, nie było takiej książki wtedy, nie było podobnego pomysłu w ogóle nigdzie, nie było mówione, że coś takiego innego będzie, więc dla nich, jak już im opowiedziałem o tym, pokazałem im te pierwsze wyniki, powiedzmy, z filmów, to znaczy z innych filmów, bo to też podkreślę, wtedy jeszcze kanału nie było, kanał dopiero później powstał, ale już wcześniej robiłem troszeczkę w tych tematach tatuażowych, więc zwyczajnie przekonałem ich, że to będzie dobry pomysł. Pokazałem im swój plan marketingowy na to, bo też się tym zajmuję, więc też to potrafiłem zrobić. Więc wydaje mi się, że gdyby ten no-name Stasiek z ulicy podszedł do wydawnictwa z własnym pomysłem, ale potrafił to dobrze opisać i przekonać tych ludzi, że na tym mogą zarobić, no bo tu chodzi dla nich konkretnie o pieniądze, to by to zrobili. Okej, czyli tutaj jakby te narzędzia marketingowe czy umiejętność sprzedania tematu jest ważniejsza niż sam temat w tym wypadku trochę, tak? Tak, tak. No jakby popatrzmy na rynek wydawniczy ogólnie. No jest dużo książek, które można przeczytać, niektóre nawet nie zapadają ci w pamięć, bo po prostu są niezłe, ale niecharakterystyczne. To jest kwestia nawet tak prosta jak okładka, jak ten papier, na którym to jest zrobione. Dużo takich szczegółów, które ci zapada w pamięć, a w wielu przypadkach to jest dokładnie od szablonu drukowane, po prostu inna opowieść, ale dalej, nie wiem, wymyślę w tym momencie, dalej mamy krasnoludy, elfy, Yorków, tylko że w bardzo różnych settingach i wydane w tym samym formacie, na podobnym papierze, z podobną okładką. Nie zapamiętasz tego na długo, chyba że naprawdę jesteś fanem jakiegoś konkretnego pisarza. Więc jeśli przychodzisz z czymś innym, czego nie ma na rynku, co może mieć duży potencjał, bo oni też tego nie wiedzieli, ja też, wtedy na ten moment, no to jest szansa, że to przejdzie. Okej, a jaki ty miałeś pomysł na tą swoją książkę, żeby ona była właśnie taka charakterystyczna, żeby była zapamiętywalna?
przede wszystkim wiedziałem, że nie może jakby jakość tego druku, czyli to, w jaki sposób to będzie wyglądać. Ja uwielbiam książki. Moja biblioteczka nie jest okazała, ale dużo jeszcze trzymam u moich kochanych rodziców w domu. To jest w sumie pół pokoju prawie. Więc jak już sam zbieram te książki, to wiem, czego ja bym oczekiwał od takiej. Czyli mamy sztukę, która polega w dużej mierze na przedstawieniu graficznym czegoś. Mhm. Czyli nie wyobrażam sobie na przykład takiej książki na papierze tym takim, nie wiem, jak się fachowo nazywa, ale tym takim niskiej jakości, nazwijmy to, w takich, powiedzmy, harlekinach, jakie można spotkać. Nie wyobrażam sobie tego, więc wiedziałem, że to musi wyglądać ładnie, musi być to na odpowiednim papierze, w odpowiedniej jakości to musi być wydrukowane, muszą być odpowiednie zdjęcia i to musi być też... No, tylko to podnosi koszty, to co na to wydawca? Koszty były ogromne z tego, co się orientuję. No, to ty jesteś jakieś 500% dobrym sprzedawcą jesteś w takim układzie, że ich przekonałeś do tego. Być może. Więc tutaj chyba troszeczkę faktycznie mam zasługi, ale no, jeśli dobrze pamiętam, na tamten moment, bo to też oczywiście podrożało przez te dwa lata, czy trochę więcej, to było jakieś 500% tego, co normalnie się płaciło za druk książki. Więc 5 razy więcej, czyli sporo. No ale tak, twarda okładka, a specjalny lettering na okładce, który też się podświeca, za każdą taką pierdolę trzeba było dopłacić, więc no, koszty druku czegoś takiego są ogromne. Zresztą jak się już będę zabierał za drugą, która też się tworzy, to chcę to zrobić sam i wiem mniej więcej, ile to będzie kosztować, więc to jest, pomijając całą pracę, to jest koszt ogromny tego. Okej. Okay. A czy to, powiedz, w swoim życiu coś zmieniło w sensie zawodowym, że przedstawiasz się jako pisarz teraz? Wiesz co, nie, aczkolwiek bardzo... Przepraszam, bo tak tylko powiem, bo jak się powie o tobie, że jesteś youtuberem, to się jarają tym 14-latki, nie? Ale jak pisarz, no to już jest powaga. To już jest uznany, jestem z prawdziwą publikacją, drukowaną. Tak jest. Natomiast zmieniło to tyle, że bardzo mi zależało nad publikacją tego przed 30 i udało się na 4 dni przed. Mhm. I tak po prostu powiedziałem, 29 miałem urodzin, 25 była w sprzedaży, więc powiedziałem, teraz mogę mówić, że jestem pisarzem przed 30. No tak. Opublikowanym. Okej. Okay. To przejdźmy teraz do tego YouTube'a. Jak zostałeś YouTuberem? I czy w ogóle lubisz, jak się tak ciebie nazywa? Wiesz co, samo słowo niesie za sobą trochę więcej znaczenia, bo ja siebie nie uważam za youtubera, tylko myślę, że dużo osób, które tworzy w ogóle na takie kanały social mediowe, raczej by wolało słowo twórca, bo nie robię tego tylko tam, a z drugiej strony ma to ze sobą takie negatywne jednak skojarzenia, które, no mogę chyba wprost powiedzieć, nie są do końca moją winą po prostu tego, jak wygląda ten rynek i tego, co się powiedzmy szeroko w mediach. Wiadomo. Więc mam neutralny stosunek, ambiwalentny. Okej. Okay. Ale to opowiedz w takim układzie trochę o tym, jak to wygląda właśnie technicznie. Jak się zostaje twórcą internetowym, który publikuje treści na YouTubie? Powiem trochę na okrętkę, nie swoim przykładem, a cudzym. Jak nagrywam ludzi i robiłem to jeszcze wcześniej, to największym problemem często nie było samo nagrywanie, czyli na przykład świadomość obecności kamery, że to się nagrywa, że to gdzieś będzie, jakby będzie moja twarz gdzieś na jakimś pliku w komputerze, tylko świadomość tego, że ktoś będzie to komentował. Mhm. I ja miałem na to, za przeproszeniem, całkowicie wyjebane. Jakby ja wiedziałem, że to, co ja tworzę, to jest takie, jak chciałbym to zrobić, ja miałem nad tym 100% kontrolę, więc jeśli komuś się to nie podoba... A nie podobało się? Zdarzało się, oczywiście, że tak. Cały czas się zdarza do tej pory jakiś komentarz na przykład w stylu takim, że cytując tutaj, kim ty kurwa w ogóle jesteś, jakie ty masz prawo do mówienia o tych rzeczach. Mhm. I nie za bardzo wiem, co odpowiedzieć, więc najczęściej odpisuję XD, bo po prostu mam takie samo prawo o tym mówić, jak każdy inny człowiek. Po prostu wydaje mi się, że trochę więcej przeczytałem i mam troszkę większą wiedzę niż taki, powiedzmy, przeciętny użytkownik tatuaży, w cudzysłowie. Mhm. Więc jeśli komuś się to nie podoba, to może po prostu nie oglądać, ale nigdy ja sam nikomu bym nie powiedział, że nie ma prawa wypowiadać się na jakiś temat. No tak. Bo być może jego wiedza jest mniejsza, może jest większa, ale nie ma znaczenia między takimi dwoma osobami, które bardziej lub mniej się znają. Każdy ma prawo zadać takie same pytania i się wypowiedzieć. Jeśli ci się to nie podoba, to po prostu powiedz to wprost. Ja myślę, że wiesz, tutaj bardziej jest jakby istotna kwestia kompetencji. Wiesz, jakby nie to, czy ktoś komuś dał prawo, bo kto miałby ci to prawo, że tak powiem? Właśnie. Kto miałby ci go udzielić? Właśnie, na jest przykład... jakiś guru, który pozwala mówić o tatuażu? Właśnie, o to chodzi. I teraz pomyśl sobie, często się zderzałem na początku z takim pytaniem od tatuatorów, czy tatuażystów, jak kto lubi,
Ale ziomek, ty nie tatuujesz. Jakby dlaczego ty się o tym, dlaczego ty o tym mówisz cokolwiek, dlaczego się wypowiadasz? I tak się zastanawiam, no dobra, to w którym momencie mógłbym? Po 5 latach? Mhm. Po 20? Jakbym miał 60 lat? No tak. To tak jakbyś wymagał od Szeranowicza, żeby cały czas grał w piłkę. Dokładnie. Też można tak do tego podejść. Dlatego wydaje mi się po prostu, że ja jakby patrzę na tę swoją twórczość i to zawsze podkreślam, nie jak na alfa i omega, nie jak na wyznacznik czegoś, tylko jak na mój komentarz do tego. Jeśli się z tym ktoś nie zgadza, ja zawsze chętnie pogadam, ale nie lubię takiego przedstawienia tego właśnie w ten sposób taki dołujący, czyli kim ty jesteś, żeby mi to mówić? Okay. Jestem jakby, cześć, jestem Andrzej, to ja. Widać moją mordę na tych nagraniach, no jakby to ja mówię, więc proszę bardzo, przyjdź, porozmawiajmy. Mm-hmm. Tylko, że najczęściej nie chcą. No tak. A powiedz, jak to wygląda ze strony technicznej właśnie? Jak wyglądają te wszystkie nagrania i jak wygląda jakby w ogóle cała ta sfera funkcjonowania na YouTubie? Czy to jest łatwy kawałek chleba, czy raczej trzeba się dużo napracować? Bo jest... dzieciaki marzą o tym. Dzisiaj na pewno znasz te badania, według których wynika, że 80% dziesięciolatków zapytanych, kim chcą być, jak dorosną, to chcą być YouTuberami. Porównajmy to do muzyków. 40, 50, 60 lat temu, powiedzmy, jesteśmy w Stanach, albo nawet jeszcze, no mniej więcej tyle by było, do przystanku Woodstock, tego pierwszego oryginalnego przystanku. Bez przystanku, sam Woodstock po prostu. Tak, wkleiło. Cofnijmy się do tego czasu. Podejrzewam, że jeśli bym wtedy miał 15 lat, pierwsze, co bym powiedział, to powiedziałbym, że chciałbym grać rocka. Mamy dokładnie tę samą sytuację teraz. Ktoś jest popularny, oglądamy go, podoba nam się jego twórczość. Moim zdaniem to jest całkowicie normalne, że w jakimś wieku chcemy, mamy swojego idola czy idoli wielu i chcemy znaleźć jakiś wspólny mianownik, w tym przypadku jestem twórcą internetowym. Ale to, czy ktoś tworzy na przykład piękne zdjęcia na Instagramie, to czy ktoś tworzy na przykład jakieś TikToki, to czy ktoś tworzy przed merytoryczne posty na Facebooku albo filmy na YouTubie, to są kompletnie różne rzeczy, bo nawet kwestia sprzętu właśnie. Do zdjęć potrzebuje mieć innych umiejętności, innego w ogóle widzenia przestrzeni na przykład, niż do takiego filmu, jak ja robię, bo ja mogę sobie wziąć takie tło albo taką kotarę, ustawić odpowiednio lampy, ustawić aparat czy kamerę w tym przypadku, albo na przykład dwie, trzy i sobie to nagrać. Inaczej muszę to zrobić w kwestii zdjęć, żeby to przykuło uwagę, żeby był jakiś element centralny. Tam nie ma tego. Tak samo przy, nie wiem, poście na Facebooku potrzebuję tak naprawdę nawet nie klawiatury, bo mogę to zrobić na telefonie, więc umiejętności są różne, więc jeśli na przykład taki 15-latek, czy 13-latek, 10-latek chciałby bardzo zostać YouTuberem, no to trzeba tylko próbować. Jasne. To jest czysta praktyka. Ale jest to mimo wszystko jakaś zmiana mentalności, bo porównanie pracy czy zajęcia YouTubera do gwiazdy rocka. Wiesz co, Rockman gra muzykę, jego możesz oglądać, ale możesz też po prostu posłuchać. YouTuber jest czymś bardziej bliżej dziennikarza niż muzyka, nie? Tak. I ja jak pamiętam z dzieciństwa, ja jestem troszkę starszym już człowiekiem, nikt, żaden z moich kolegów, ani żadna z moich koleżanek nie marzyła o tym, żeby zostać prezenterem w telewizji. Żadna dziewczyna nie chciała zostać Bogumiłą Wander. Wiesz o co chodzi? To się zmieniło. I to się będzie zawsze zmieniać, bo faktycznie tutaj mówimy o takiej sytuacji, gdzie powiedzmy gitarzysta ma swój instrument jeden konkretny, chociaż są i przypadki, że na wielu instrumentach bardzo dobrze grają, ale powiedzmy, że jest taki gitarzysta basowy i on świetnie na tym gra. I to można powiedzieć, bo go się właśnie usłyszy. Czy ktoś jest dobrym YouTuberem, tego nie powiesz po tym, jakie materiały robi, bo można robić bardzo dobre materiały i bardzo mało wyświetleń, żeby nie lubię w ogóle tego określenia jakby wartości kogoś przez te statystyki, no ale powiedzmy, że ktoś ma bardzo dużo wyświetleń i robi gówno, a ktoś bardzo fajne materiały tworzy i bardzo wolno mu się przebija, więc nie jak kanały naukowe chociażby na przykład, niestety. Niestety. Ale wiesz co, wracając do pytania technicznego, nie traktuję tego w ogóle jak zawód, bo żeby traktować to jak zawód, to musiałbym z tego żyć. Z tego się nie da wyżyć. Przynajmniej czyli, nie w tej... Czyli... Znaczy, poprawka. Da się wyżyć, ale to jest jakiś mały ułamek osób, które faktycznie to robią i to wymaga całkowitego podporządkowania życia pod to. Bo kiedy robiłem jeden film na tydzień, który nie był jakoś specjalnie długi, to tak naprawdę ja go robiłem codziennie po godzinach pracy normalnych
I czasem nawet mało spałem, żeby to skończyć. Mhm. Więc to jest tak naprawdę drugi etat. A zarobek z tego nie był jakiś super nigdy. Więc to jest poświęcenie kompletne. I trzeba umieć wiele bardzo rzeczy różnych. Ale czyli finansowo to się nie spina w twoim przypadku? Totalnie nie, bo ja to robię właśnie jako bardziej hobby, jako... nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo nie myślę w ten sposób, ale chyba najbliższe. Taka trochę misja, żeby wyjaśnić ludziom coś, czego są ciekawi. Mhm. Jakby z tego punktu sam wychodzę i to chciałem przekazać w tej mojej twórczości. Więc jedyną różnicą jest właśnie to, że kiedy pisałem książkę, to wymagało ode mnie raczej umiejętności takich analizy tego, co przeczytałem, bo wiele badań, na które trafiłem, nie były kompletne. Trzeba było znaleźć między nimi jakieś, powiedzmy, wspólne mianowniki. A z drugiej strony, kiedy tworzę filmy, to już wymaga... Muszę być operatorem, muszę być światłowcem, muszę zadbać o dźwięk, muszę to jeszcze zmontować, muszę jeszcze być prezenterem, muszę być scenarzystą, który to wszystko wymyśli, napisze i jeszcze na koniec to publikować w taki sposób, żeby technicznie na YouTubie w tym wypadku się to zgadzało, więc dużo różnych umiejętności, moim zdaniem troszkę więcej niż na przykład w przypadku pisarza, bo pisarz musi umieć znaleźć informacje i je ładnie przedstawić. Dobra, to teraz tak. Działalność na YouTubie nie przynosi ci dużych pieniędzy. Czy w ogóle cokolwiek. Coś przynosi, ale to nie zwraca kosztów, może tak. Na książkach nie zarabia się dzisiaj bardzo dużych pieniędzy. Nie. To czyli wynika z tego, że albo głodujesz, albo rodzice, o których wspomniałeś, tak, utrzymują mam cię przy życiu. Mam cementownię obok domu i tam sobie podjadam czasem łyżeczką. Nie, ja cały czas się zajmowałem innymi rzeczami i robiłem właściwie przez ostatnie 2 lata, miałem stałą pracę zdalną, no witamy pandemię. No tak. I pracowałem przy produkcji gier. W międzyczasie robiłem to. No a teraz własne studio w Katowicach. No tak. Więc bo zmienia się to. To pytanie dotyczy tego po prostu, że jak się rozejrzysz tutaj dookoła, to widać, że branża tatuatorska to jest dochodowe zajęcie. Nie oszukujmy się. Można tutaj zarobić ładne pieniądze i tylko teraz pytanie po prostu, czy jest tutaj też miejsce, jest tutaj przestrzeń dla takich osób jak ty, które nie tatuują, czy nie wiem, nie robią piercingu, tylko zajmują się jakimiś takimi peryferiami trochę, które są de facto bardzo ważne, bardzo istotne, ale wciąż nie są tym korem tego wszystkiego. Czy tutaj jest jakiś sposób, jakaś metoda, żeby to też jakoś zmonetyzować? Zawsze jest. Mhm. I nie mam pomysłu w tym momencie, bo nigdy o tym w ten sposób nie myślałem. To jest też dlatego, że ja nigdy nie stawiałem tego w taki jakby na ostrzu nigdy pieniądze noży, nie ja były muszę celem. Mieć. Nie, w ogóle. To jakby nie miało służyć zarabianiu. Jeśli by to przyniosło kasę na tyle, żebym mógł się otrzymać, zajebiście. Po prostu siadam i robię tylko to. Ale moim zdaniem, przynajmniej tak patrząc po moich znajomych, którzy faktycznie się zajmują tworzeniem takich rzeczy, to 90% to są ludzie, którzy jakby muszą bardzo dużo robić, żeby utrzymać, że tak powiem, ten flow, te zainteresowanie. Z drugiej strony nie są jeszcze powyżej tego progu kosztów. Czyli nie utrzymają się za to, a jednocześnie jeśli będą robić mniej, to tym bardziej się nie utrzymają. Czyli jakby wiesz, proporcje. Jasne. Także nie wydaje mi się, żebym w ogóle kiedykolwiek chciał to robić dla pieniędzy. Jeśli by to przyniosło kasę, super. Jeśli nie, i tak z takim założeniem to robiłem, że to po prostu jest taki... może ujmę to tak. Dużo osób jest na przykład na YouTubie, które świetne materiały robi popularno-naukowe i większość z nich robi to totalnie za darmo, poświęcając swoje godziny, które w przeliczeniu na pieniądze mogliby zarobić ich dużo więcej, robiąc rzeczy, na których naprawdę świetnie się znają. Na przykład, nie wiem, pracę naukową albo pracować gdzieś dla jakiejś firmy, nie wiem, wymyślam, farmaceutycznej na przykład, bo jesteś świetnym biologiem, biotechnologiem, nie wiem, kto akurat robi takie rzeczy. I nie robią tego, tylko tworzą kanał. Więc dla nich to jest coś w rodzaju takiej misji, takiego poczucia, że fajnie jest przekazać innym ciekawą wiedzę. Ja dokładnie z tego samego założenia wyszedłem. Mhm. A powiedz mi w takim układzie, bo łatwo jakby z tego wszystkiego, co mówisz, wyciągnąć taki wniosek, że niezależnie od tego, co robisz, czy to jest pisanie, czy to jest robienie filmów na YouTube'a, ty jesteś obserwatorem i trochę być może komentatorem tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, całej tej branży. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Z perspektywy kogoś właśnie, kto nie tatuuje? Jak wygląda ta branża? Jakbyś miał ją ocenić? Jakbyś miał opowiedzieć komuś, kto nie ma o niej kompletnie pojęcia w kilku zdaniach?
jeśli by ktoś zapytał mnie, właśnie taki totalnie zielony, taki właśnie ten Stefek z ulicy, który nie ma tatuażu, nigdy się tym nie interesował, jak ta branża funkcjonuje, to z perspektywy kogoś to tak, komentuje to, sam jest klientem salonów i jeszcze teraz prowadzi współprowadzi własny salon, to powiedziałbym, że te trzy rzeczy muszą się spinać w jedno. To znaczy ja jako współwłaściciel studia muszę traktować klientów tak, jak ja bym chciał być traktowany, a jednocześnie mieć świadomość, że ktoś z boku, taki komentator, może przyjść i to skomentować. Mhm. Nie fizycznie oczywiście do studia, ale jednak to wszystkie te trzy rzeczy muszą się spinać. Więc klient powinien być traktowany tak jak, znaczy inaczej, tatuator i salon jako powiedzmy przestrzeń musi traktować klienta tak, jak sami by chcieli być traktowani jako klienci. Więc to chyba jest najprostsze takie porównanie. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na to pytanie, czy je dobrze zrozumiałem. W pewnym sensie. Natomiast bardziej mi chodzi, wiesz, taki ogólny obraz branży. Wiesz, jakby nie, to, nie o twoje podejście do tego, jak twoim zdaniem to powinno wyglądać, tylko jak wygląda cały obrazek. To powiedziałbym w takim razie, że jest to branża artystyczna, w której bardzo dużą rolę odgrywa też bycie dobrym rzemieślnikiem, a jednocześnie wymaga od osób, które faktycznie zajmują się tym fachem, bardzo wielu umiejętności z pogranicza kreatywnych rzeczy, ale też i technicznych. Jakbym miał tak dosłownie w jednym zdaniu to opisać. Okej. Dobra, to powiedz mi teraz taką rzecz, jak się w ogóle w takim układzie te tatuaże w twoim życiu pojawiły? Kiedy wpadłeś na ten pomysł, żeby sobie zrobić pierwszy tatuaż i gdzie i dlaczego? Nie wiem, czy to nie jest gdzieś, wiesz, z tyłu głowy, jak masz już, powiedzmy, 20 lat temu było, coś się stało, to masz troszeczkę inny obraz tego, niż faktycznie było, ale mam wrażenie, że jak byłem mały, to już sobie po sobie pisałem. Aha. To już takie rysuneczki, więc zawsze uważałem po prostu, że to dobrze wygląda. I tam serio, tam nie ma głębszej historii. Nie ma żadnych znaczeń, nie ma żadnych głębokich przemyśleń, nie mam dat, nie mam imion. Po prostu stwierdziłem, że to zajebiście wygląda i na przykład od tego artysty, jak tutaj mamy Pinto, chcę od tego artysty mieć coś takiego. Jakby koniec historii. I do tego doszło po prostu. Jasne. Czyli taki zadaniowiec. Nigdy nie miałeś takich komentarzy ze strony na przykład, nie wiem, rodziny, że nie znajdziesz sobie pracy później z tymi tatuażami? Bo ty pracowałeś chyba troszeczkę... No, nie, nie. Znaczy ja miałem pracę, w której totalnie nikt nie miał nic przeciwko. Aha. Poza tym ja pierwszy tatuaż miałem już... No, prawie, że nie pamiętam, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba miałem 24-25 lat. Ja już miałem pracę, która mi przynosiła dobrą kasę, po prostu jestem dobry w tym, co robię. I totalnie nikomu to ani nie przeszkadzało, a gdyby przeszkadzało, to po prostu zmieniłbym pracę. Więc ja byłem trochę bardziej komfortowej sytuacji. A rodzice, no, tytuł książki nie wziął się znikąd, to jest to. A po drugie, pamiętam, jak mój kochany tata kiedyś, właśnie mam tutaj tego, i on był jako pierwszy z całego rękawa, wziął tę rękę. Za pierwszym razem, jak przyjeżdżałem z tatuażami, to tak mówił, nie rób. Ale jak już przyjechałem z tym, już nie wiem, który to był z kolei, to wziął... Ładny synek, ale nie rób więcej. Jasne. A teraz mama myśli o tatuażu, więc... No widzisz. Dobrze, powiedz mi jeszcze w takim układzie, bo musimy kończyć. Ania mi tu dała znak, że już niestety czas nam się kończy. Powiedz, jakie masz plany? Powiedz, co dalej? Czy jakby dotychczasowa droga, wszystko to, co zrobiłeś do tej pory, motywuje cię do dalszego rozwoju w tym konkretnym temacie, w tej konkretnej branży? Chcesz dalej się tym wszystkim zajmować? Wiesz co, ujmijmy to tak. Jak zaczynałem tworzyć kanał i pisać książkę, to byłem tylko klientem. Potem stałem się już tym komentatorem. Teraz jestem jeszcze współwłaścicielem studia, więc mam jeszcze jedną perspektywę. Mhm. Widziałem ją wcześniej i wiesz, no, uczestniczyłem w życiu niejednego studia, byłem za kulisami, ale to nigdy nie jest to samo, jak faktycznie sam to robisz. Więc można powiedzieć, że wszystko, co robię, trochę się w to spina. Mam teraz na przykład przerwę z tymi filmami, między innymi dlatego, że po prostu fizycznie nie mam czasu, żeby to robić. Mhm. Znaczy teraz już tak, bo już się na szczęście ułożyło po tym otwarciu na tyle, że już mam, no tak. Ale jednak to wszystko się spina w taką całość. Czyli mamy znowu te filmy, do tego wrócę w trochę innej wersji. Mamy prowadzenie salonu, który też wymaga, no zresztą sam dobrze wiesz, jak to wygląda. I jeszcze do tego mam to, że dalej jestem klientem i to też patrzę, jak to się jako klient patrzę, jak to się rozwija, jak się rozwija ta branża i jak to się zmienia, jak się zmienia postrzeganie tego jako usługi, ale też jako czegoś, można powiedzieć, szczególnie dzisiaj luksusowego trochę bardziej. Bo ja nie mówię, jakby nikomu nie ujmując, nie mówię o tatuażach takich
robionych za, nie wiem, niewielkie kwoty gdzieś po prostu na Flesze na przykład, albo gdzieś u znajomego, tylko mówię już o czymś takim, że płaci się faktycznie duże pieniądze za bardzo dobre tatuaże, które są już artystyczne. Mhm. Wszystkie są, ale no, nie oszukujmy się, są takie, które po prostu są wykonane lepiej. I widzę jako klient, że coraz więcej osób w ten sam sposób o tym myśli i mnie to bardzo cieszy. Nie dlatego, że chciałbym, żeby ludzie więcej płacili, bo teraz jestem właścicielem salonu, więc ja chcę mieć many, tylko po prostu bardziej mnie to cieszy, że więcej osób będzie zadowolonych z tego tatuażu, który sobie zrobi. Bo co prawda ciężko powiedzieć, żeby kasa przeliczyła się na jakość tatuażu, ale no nie oszukujmy się, jeśli jest naprawdę dobry artysta, który jest wyjątkowy w swoim fachu, to on nie będzie brał małych pieniędzy. Yes. Więc fajnie, że zaczyna być to kojarzone nie na zasadzie chcę tatuaż byle jaki, byle do kwoty, tylko chcę mieć taki tatuaż u tej osoby. Bo to pokazuje, że przemyślał ktoś, że ten artysta robi takie rzeczy, że robi coś pięknego i ja, niezależnie ile to będzie kosztować, odłożę sobie na to pieniądze, bo chcę mieć takie dzieło sztuki od niego. I o to mi chodzi i bardzo chciałbym, żeby to dalej w tym kierunku szło. Okej. To czyli podsumowując, możemy się spodziewać tego, że będziesz rozkręcał swoje autorskie studio, znaczy autorskie, bo nie tatuujesz, tak więc tak. No... To moje kochane Jezus. Twoje studio. YouTube dalej będzie? Będzie kanał? Będzie. Czy będą kolejne książki? Będą. Świetnie. Przynajmniej no to, słuchaj, to nie pozostaje nic innego, jak życzyć Ci powodzenia w tych wszystkich planach. I być może się spotkamy tu jeszcze kiedyś, jak już będziesz miał całą półkę swoich książek. Na pewno w Katowicach. Dobrze, no tam na pewno. Super, dziękuję Ci bardzo. I Wam też.